Witam moi drodzy. Interesujący temat. Duchy biją ludzi. Zwłaszcza wtedy, gdy jest wieczór i nie ma co robić, bo lecą takie, no, jakieś takie dziwne y, programy w telewizji: Królowe Życia, y, Wyspa Miłości, y, Teleexpress i Rząd i tak dalej. No, wiecie co? Więc, jeśli małe dzieci nie słuchają, no to wtedy można porozmawiać właśnie na takie tematy. I moi drodzy, po, przedstawię Wam kilka przykładów z mojej y, praktyki, kiedy to miałem do czynienia, no nie z istotami z drugiej strony życia, które wykazały naprawdę dużą agresywność wobec fizycznych ludzi. Ale nim tutaj do tego tematu przejdziemy, szybciutko samo promocja. Nazywam się Zbigniew Jan Popko, jestem po to, by pomóc Wam odzyskać zdrowie, osobistą godność, wiarę w siebie i oczywiście dzięki temu większy wpływ na życie. Jestem uzdrowicielem duchowym, mistrzem bioenergoterapii, jasnowidzem od zawsze i autentycznym szamanem. Od 20 lat uczę innych tego, co sam potrafię, więc jasnowidzenia, podróżowania po wszystkich wymiarach, pobierania nauk w machu mądrości u nieżyjących mistrzów duchowych, jak i kontaktu z najwyższym ojcem, co jest prostsze niż właśnie oglądanie telewizji. Ze mną nie tylko wkroczycie w nową rzeczywistość, ale i obudzicie własną świadomość. Staniecie się takimi, jakimi stworzył Was Absolut, czyli czystymi, niewinnymi istotami światła. Możecie bliżej się zapoznać z Mistyczną Tematyką na drugim kanale. Tam jest wszystko o tym, jak uruchomić jasnowidzenie, rozpocząć swoje podróże astralne, potem duchowe, bo to są światy wyższe. Jak i możecie wejść na stronę pop.pl. Tu jest jeszcze inne takie podsumowanie tego, co robię, żeby ten świat dzięki mnie i Wam wyglądał lepiej. Też byście mogli to wszystko ogarnąć, by dane Wam było przyjrzeć się grze w płaszczu energetycznym, dlatego przygotowałem te. Materiały, przykłady zaczepnąłem z mojej wieloletniej praktyki i zapewniam Was, że warto im się przyjrzeć z bliska. Zwłaszcza, że świat fizyczny to zaledwie 2% tego, co się poza nim znajduje. Uwaga, pani Marzena. Ja te, to są materiały sprzed przeszło 30 lat. No nie? Już nie pamiętam dokładnie, jak tam to wyglądało. Te, które miałem wcześniej nagrane, bo zdjęcia jeszcze zostały w starych materiałach, no nie? to ym, pozwalają mi jakby przypomnieć sobie niektóre rzeczy. No niestety, wideoblog stary, yy, jego już nie ma, a tam było więcej treści. Więc mogę się tutaj mylić, może być rozbieżność pewna z tym, co wcześniej mówiłem. Ale podejrzewam, że ta pani Marzena to jest, bo ja więcej osób w swoim życiu poznałem, które były czasami nawet nakałtowane przez tamte siły, ale ludzie nie udostępniali tak swoich zdjęć. Ja miałem chyba tylko z 7 czy z 8 przypadków udokumentowanych, no ale zdjęcia mi się potraciły. Niemniej nakręcę też taki materiał, gdzie opowiem historię, jakie właśnie się przeżywało w związku z agresją z drugiej strony życia. Tu akurat jest pani Marzena, i ona wielokrotnie, no nie młoda kobieta, ona miała tak z 30 lat i y, 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 ją po prostu duchy biły, no nie? I ona powiedziała, że jak ją uderzały, to nie tak szybko, tylko tak wolnie i jeszcze tak czasami te ręce przykładały. I powstawały, i tutaj będziecie widzieć, takie ślady w kształcie oparzeń. I tutaj jeszcze jest, nie wiem czy tu widać, bo u mnie na monitorku, na, na kompie, to widać tutaj wyraźnie. Odciski ludzkich rok. Yy, miała przede wszystkim na plecach, ale mówi, że ona przeżyła różne, przeżyła e, historię, między innymi próbę gwałtu, próbę wyrzucenia z okna i tak dalej. Przeżyła bidulka swoje. To był jeszcze czas, kiedy ja nie zdawałem sobie sprawy ze swojej mocy, tego, co potrafię. Sam żyłem wtedy w nieciekawym środowisku energetycznym, sam miałem problemy z sobą, a mimo wszystko udało mi się wtedy po prostu to coś desłać, no nie nie wiem wtedy jak to robiłem. Robi się czasem to samoistnie no, po prostu, bo, bo nie umiemy posługiwać się mocą. Ja tak naprawdę taką wielką przygodę z rozwojem duchowym rozpocząłem dopiero w 2001 roku. Wcześniej, oczywiście, bo dziecka widzę, od dziecka się kontaktuje z tymi niższymi wymiarami, przede wszystkim z siłami przyrody. Dzisiaj już wiem, czemu to było możliwe. Natomiast ten, ta podróż ku górze rozpoczęła się później. Ale. Gdy atakuje coś z tamtej strony, to też jest z poziomu niskiej wibracji. A tu biologia, siły przyrody zawsze mnie wspierały. I to zadecydowało o tym, że udało mi się właśnie te istoty odesłać. A teraz moi drodzy, ko kolega Waldek, Starnowski Gór, to był, to, o, to, to jest historia już sprzed trzydziestu kilku lat, bo to był dwudziesty któryś rok. tak. I, I on był kilkakrotnie przez duchy pobity. Ja, bo to, to był taki człowiek, który nie zawsze znalazł sobie pracę, choć to był socjalizm i, i ta praca się każdemu należała, ale on był taki, on, jakby tutaj powiedzieć, niezaradny. Normalnie, psychika, wszystko fajnie funkcjonowała, sam był, no nie, już nie pamiętam, czy miał kiedyś wcześniej rodzinę, czy też nie, no ale kiedy ja go poznałem, to był taki sam, no nie, po prostu, no taki taki patrzący na to życie i niewiele od niego chcący. Mieszkanie miał, jakoś tam sobie starał, broń Boże po śmietnikach nie grzebał, ale czasem problemy finansowe były. Więc być może kiedyś tam wszedł w stres i coś się do niego przyczepiło. I ją w ciągu chyba dwóch lat wielokrotnie został pobity. Raz właśnie to, jak przybiegł do mnie, to sfotografowałem. No nie? Jeszcze starą minoltą na te klisze. Co była. I zobaczcie, jakie tu są pobicia, po jakie obrażenia. I on mówi, że te bicia y, to były takie, jakby autentycznie człowiek gotłuk pięściami, kijem i tak dalej. On odróżniał te uderzenia. Potrafił nawet, bo on nie umiał takich dłoni chwycić ani nic, był bezradny, mógł machać w powietrzu, ale mówi, że jakoś wiedział, jak ta istota się ustawia, jak macha rękami, że trzyma coś w ręku i, i, no i obrywał, nie mogąc się bronić. Tu jeszcze zobaczcie na ciele takie coś sfotografowałem. Tu jeszcze na głowie widzicie takie pasma, uderzenia typowe dla jakiegoś kija. Tych obrażeń miał wiele, miał różnych. Nie, nie pamiętam też, czy miał też jakieś odciski, ale on był bity. No po prostu. I to jest autentyczna historia. A teraz opowiem Wam moją historię, która wydarzyła się kilkanaście lat temu w Koszalinie. Ja wtedy tam przyjeżdżałem na warsztaty. Też udzielałem konsultacji. To był taki mój po początek. Rozkręcałem się w tym, poznawałem te mechanizmy i to mi bardzo dużo dawało. I tam akurat mieszkałem, bo różnie się mieszkało, mieszkałem w Mielnie u takich znajomych na parterze. Oni taniutko mi ten pokoik dawali, ja im tam potem czasami coś tam posprawdzałem, no sympatyczni ludzie. I to był taki raz, kiedy już, to był sam początek, kiedy poznałem Agatę. Więc kilkanaście lat temu no nie, my tam żeśmy przyjechali i akurat to jest taki domek, Niedaleko morza, to jest chyba druga przecznica, a może trzecia. Oni to, jak był sezon, wynajmowali zawsze tam troszeczkę pokoje i zawsze troszkę grosza było. I między ulicą a domem był podjazd takiej długości. No ja wiem. Dwa samochody, jeden za drugim, to by tak ledwie stanęły. I my żeśmy przyjechali, bramę żeśmy zamknęli i wyładowywaliśmy wtedy te skalne książki i różne dydaktyczne pomoce do pokoju, jak i zanosiliśmy swoje rzeczy. I tak gdzieś w połowie tego rozpakowywania, a to już była taka pora wieczorna, ale jasno ciągle były, Niemniej już nie było tak mocno świecące te słońce. Widać było, że niedługo Zacznie ciemnieć, szarzeć. I wtedy z prawej strony, jak my byliśmy tak na wprost, ujrzałem postać. Taka była troszkę dziwna, to tak jakbyśmy jakieś kuriozum ujrzeli, szedł człowiek w takim czarnym garniturze, przypominającym bardziej surdut i miał melonik na głowie. Coś takiego jak melonik. I tak przechodził, nawet nie wiem. Teraz widzę, że miał taką laseczkę, kijek, taką tak typową, ale być może to jest teraz dorzucony obraz. No nie? Także nie, nie, nie powiem w 100% że tak było. I ten człowiek popatrzył na mnie, no nie? A ja tak na niego i coś takiego poczułem dziwnego, ale nic. Dalej to wypakowywuje i to wszystko trwało, poczekajcie. z 4 może 5 sekund, kiedy a furtka i brama były zamknięte, on zjawił się tu przy mnie, przy tym bagażniku, jak ja wyciągałem torbę i chwycił mnie za rękę, normalnie za rękę. Tak z początku popatrzałem na niego i tak już wiedziałem, że on jest z tamtej strony życia. No nie? Czerwone takie Wiecie co, to się mówi czerwone oczy, bo tak w filmach pokazują, one nie są takie czerwone, ale wiesz, że płoną wewnętrznym ogniem, nie? Dlatego się mówi czerwone. I to była siła demoniczna. Siła demoniczna, ponieważ składa się w części ludzkich dusz, no, no może nie dusz, tylko rozwalonych psychik, nie? dlatego ona może tutaj się przejawić właśnie w postaci typowo fizycznej i tak patrzył na mnie. Totalnie był pewien zwycięstwa, że jest po mnie. I ja... Poczułem straszny, ogromny ból w tej ręce, i zauważyłem, jak, jak on tak mnie trzymał i złapał, jak to wszystko zaczyna płonąć. Prawdziwy ogień był i to płonęło. Ja nie umiałem wyrwać tej ręki. Jeszcze chwila dłużej, jakby to potrwało, moja ręka by została spalona i by odpadła. Po prostu to było coś strasznego. Na ręku miałem zegarek. Ten zeg... No, nie jest akurat ten, tylko mi trochę tu przyciaśniał. I ten zegarek, który wtedy miałem, mam u siebie. Dawałem tam go do zbadania. Tacy znajomi co na warsztaty przyjeżdżali, go tam gdzieś tam przebadali i okazało się, że był w silnym polu magnetycznym. No nie? A ja widziałem ogień, więc miało to jakąś funkcję związaną z energetyką. I była lekućko nadpalona, przytopiona bransoleta. A wyobraźcie, że się zegarek, ten to były jeszcze takie początki, kiedy były to zegarki ładowane światłem. On był sprawny. Ten ogień to wszystko nic nie zrobiło mechanizmowi, choć nadtopiło bransoletkę i ten, te, te, to, to, te, ta bransoletka płonęła. To było roztopione żelazo. A ja nie wiem, jak to zrobiłem. Po prostu zdałem sobie sprawę z tego, że muszę być silniejszy, bo jest po mnie. I tak moc zrobiłem, zniknął. Nie? Ale wściekłość była straszna, że aż w głowie mi zachuczało. I tutaj zobaczcie, tak jak bransoletka, no bransoletka zegarka ma zawsze takie te ogniwa, to właśnie tutaj możecie zobaczyć, jak ona się wrżnęła. Ból był straszny, ponieważ no, tutaj akurat nie widać już no, dziury, ale w tych fragmentach tego żółtego nie było skóry. Ona była całkowicie na swojej grubości przepalona i było tam było widać mięśnie i inne rzeczy. No nie? Było to, ale to tak potwornie szczypało jakby jakby to był jad. Agatka zaraz próbowała wezwać lekarza, do apteki pobiegła, akurat w aptece kupiła różne tam środki, ale nie szło, po prostu nie szło nigdzie, znikąd wezwać lekarza. No to postanowiliśmy, a raczej Agatka postanowiła, żeby jechać do szpitala, ale coś mi mówi nie. Ja nie mogłem nic innego robić, tylko przez całe pół godziny siedziałem tam u góry i się tylko koncentrowałem. Ból był ściekły, a ja musiałem to przetrzymywać i osiągać stan pełnej harmonii. Po prostu. Wyobraźcie sobie, że w ciągu pół godziny ból zmalał mi. A przecież rana krwawiła. Sączyła się ta, tu sączyło się to osocze. Zmalał gdzieś do 20%, że mogłem normalnie funkcjonować. Bolało jak jasny gwint, ale mogłem normalnie funkcjonować. Na dodatek zaczęło, się, zaczęło to wszystko przysychać. Więc wtedy jakoś takim cudem uruchomiłem potężną moc uzdrowieńczą. I to, co tu widzicie, to sfotografowałem następnego dnia. To powinno krwawić i być nie wiem jak. Tutaj jest zdjęcie tego wszystkiego po tygodniu. Do dzisiaj to pozostały mi już tylko takie białe ślady i to część skóra jest wyrównana. A to takie mniejsze ślady tutaj były z drugiej strony ręki. To tutaj, jak była ta ręka, to jak on mnie chwycił, to tymi tu trzymał i tu były te jego palce i ten zegarek płoną. To przeżyłem, moi drodzy, na własnej skórze. Oczywiście takich historii jest więcej. Czemu ja o tym mówię? Żeby sobie ludzie zdali sprawę z tego, że my jesteśmy istotami energetycznymi, które po prostu w fizycznej rzeczywistości za pomocą ciał fizycznych funkcjonują. Smak, węgiel, dotyk, no nie bieg, odczucie pędu powietrza, to są wspaniałe rzeczy. Gdy się jest po drugiej stronie, i się powie, że teraz stanieś się owadem i doświadczysz tego, jakim on jest, no to jest to takie doświadczenie mistyczne. Tu w tym wypadku stajemy się ludźmi, doświadczamy świata fizycznego, ale tylko częściowo. Tak naprawdę, wszystko to, większość tego, co przeżywamy, to są doświadczenia energetyczne. I w zależności od człowieka są one tak od 70 do 90 paru procent wszystkich jego przeżyć, przecież myślenia, zastanawiań, Zastanawianie się, analizy, rozpacz i tak dalej, kochanie, dążenie do celu, to jest to są wszystko stany energetyczne, które w tym świecie za pomocą zmysłów energetycznych, struktur energetycznych i ciała fizycznego doświadczamy. I właśnie ten świat energetyczny jest bogaty, zwłaszcza, moi drodzy, że wypełniony jest też nami w, pośmiertnymi. Nie wszystko idzie do góry. Mówimy tutaj o ciele fizycznym, które się rozpada, ale biologiczne też. Jednakże one są jeszcze powiązane z pewnymi strukturami energetycznymi, które na swój rozpad potrzebują wielu miesięcy. Jeśli też człowiek nie trafi do góry, nie, nie połączy się z duszą, ze świadomością, energetyczną, to też no, trafia do powiedzmy sobie świata niskowibracyjnego. A świat niskowibracyjny to taka sawanna. No pójdź tam i, i módl się, żeby cię hieny, tygrysy, y, krowy i, i, i antylopy y, żółtookie nie zadziobały, nie, bo mają taki wielki dziób. Po prostu nie wiemy nawet co może tu nas dopaść. Nawet zwykły mikro, jakiś wirus załatwicie bez. Mydła, czyli ani nie krzykniesz i będzie po tobie. A po drugiej stronie jest tego dużo, dużo, dużo więcej. To wpływa na myśli, to wpływa na emocje, to potrafi sterować i przekształcać nasze życiowe projekty, jak i osaczać innych ludzi i zmuszać ich do tego, niczym, niczym lalkarz poruszający marionetkami, by tak, a nie inaczej się wobec ciebie zachowywały, by użyły takich, a nie innych słów, przez co z powodu czego zmienia swoje życiowe decyzje, albo też nie wiadomo czemu wpadasz w rozpacz lub w zachwyt. To po prostu wszystkim się steruje. Natomiast tu, gdy mówimy o tych istotach, to mówimy przede wszystkim o świecie energetycznym, który tą rzeczywistością steruje. To oni. Mają potężną władzę i to oni wpływają na UFO, na panów tego świata, doprowadzając ich do skrajności, czyli do wejścia w ciemną przemianę i obudzenia się w prawie totalnego podporządkowania. Dlatego oni, jako dysydenci, no nie, decydują potem o tym, jak mają wyglądać ustawy, jak ma wyglądać religia, jak ma wyglądać świat przygotowany dla innych. A ma wyglądać tak, by oni po prostu nie dojrzewali społecznie i by się wyniszczali. Dzięki temu umierają, będąc takimi skancerowanymi istnieniami, a nie istotami, które są przechwytywane i wykorzystywane po drugiej stronie jako siły niewolnicze. Oczywiście to jest bardziej skomplikowane. Tam na Meditation One, w astralnych skalach, w podróżach astralnych, te rzeczy trochę bardziej wytłumaczyłem. Ale mam nadzieję, że zrozumiecie też, iż wiele chorób depres... psychicznych, umysłowych, mówimy tu też o stanach depresyjnych, mówimy też o chorobach fizycznych, spowodowanych właśnie wejściem niskich wibracji, no nie powstało za sprawą ukierunkowanej agresji fizycznej. Ja jeszcze, bo mi się teraz przypomniało, ale chyba to już kiedyś mówiłem. Opowiem Wam jeszcze tak, a już niech będzie takie dwie autentyczne historie. Poznałem też w Koszalinie taką dziewczynę, ona wtedy miała 18 lat i przeżyła piekło, po prostu piekło. Ona jak miała 16 lat, jeśli dobrze pamiętam te daty, no nie, pierwszy raz została przez ducha zgwałcona. Zaczęło się to dlatego, że miała fajne, bo, bo to była dusza człowiek ta dziewczyna. Ona miała chłopaka, ale ta miłość no, jakoś tam wygasła, no nie. Już nie pamiętam dlaczego, ta samotność, ta bezradność i całkowite nieodnajdywanie się w rodzinie. Ona była sensytywna, ona chciała rozmawiać o różnych rzeczach, inaczej postrzegała świat, taka niespełniona dusza artystyczna i tak dalej, a rodzice ciężko pracowali, nie mieli czasu na tej fanaberię, no nie musiała im pomagać. I ona tak, z jednej strony się uczyła, z drugiej nie miała czasu na swoje życie prywatne i to osamotnienie, kiedy straciła jedyną nadzieję na radość. Ją po prostu zdołowało. I razu pewnego, no nie, po prostu poczuła, że coś jest jakiś byt i się z nim, jak z fizyczną istotą, jak z człowiekiem, przespała. I mówi, że było dobrze jakiś czat. No, nie, bo ten ktoś przychodził, było ok, aż pierwsze uderzenie nastąpiło w autobusie, kiedy jechała już na uczelnię, bo to ona już jako do mnie przyszła, tu studiowała, i w autobusie to coś dokonało na nią gwałtu. autu. Mówi, że ludzie widzieli, że ona się nienormalnie zachowuje, ale nie wiedzieli do końca, z czym to jest spowodowane. Po prostu zrozumiała wtedy, że już się skończył, skończył ten czas, kiedy ona. Mogła decydować, kiedy y, będą mogli z sobą współżyć. No i wtedy zaczął się dramat, naciski. W domu wszystko latało, ludzie byli przerażeni. O jejciu, o jejciu. I ja to usunąłem bez problemu, ale ponieważ tam był też dramat rodzinny, taki społeczny, no nie, no to wracało to co jakiś czas. Z... No, bo pojawiła się, pojawiała się niska wibracja. I tak z reguły co pół roku trzeba było działać. No ale potem, nie wiem, chyba za trzecim razem, nie, już to nie wracało. Czasami jest tak, że nie wraca to, co było, tylko co innego, naśladując to, co było, nawet reakcje, bodźce, po to, żeby się mocniej bać, że ojejciu, już zostało odprowadzane i znowu wraca. Dzięki temu strach jest większy i nie można się temu. Oprzeć. Ale ona tam to, co opisywała, a i też i bóle, i ojej, czy tam straszne rzeczy tam się działy. No ale rodzice wiedzieli, i to oni byli tymi pierwszymi, którzy zdecydowali się korzystać z moich usług, i naprawdę zadziałało. Natomiast ja też przeżyłem podobną przygodę, wtedy też byłem sam, więc jak to się mówi, człowiek jest jakby wyposzczony i może pozwolić sobie na jakąś taką no, zagrywkę, która jest niebezpieczna. I leżałem wtedy na poddaszu, tam w Rusinowicach, wiecie, jak były warsztaty, to ja tam na samym stryszku u góry sobie spałem na takim dużym łóżku i słyszę, jak to się idzie, ale oficjalnie wchodzi do pokoju niżej, po tych schodkach wchodzi tam do mnie i się zbliża do łóżka, podnosi się ta kołdra i choć tej osoby nie widać, to widać wyraźnie, że ktoś wchodzi, że tu ma rękę i faktycznie trzyma i podkrada się do mnie. Ta postać, bo jest jeszcze takie widzenie wewnętrzne, nie była ani mężczyzną, nie była ani kobietą. Była to też inna forma, sam tej drugiej strony życia. I powiem Wam szczerze, dziwna inna rzecz była. Wchodziło we mnie, ale totalne, to potrzeba ulegnięcia temu doświadczenia, największego, najpiękniejszego orgazmu świata. To było tak podniecające, że po prostu ktoś inny by się temu nie oparł. To, to była... A poza tym ta postać była w 100% pewna, że to się stanie. I już nie chcę powiedzieć, do jakiego <gryw> miejsca do mnie doszła, ale wtedy. Po prostu wiedziałem, że nie można temu ulec i byłem pewien, że nie ulegnę, choć coś mnie podszeptywało, że balansuję na cienkiej granicy, przekroczenie której skończy się dla mnie fatalnie. I ja wtedy tylko powiedziałem nie, ale powiem wam, dopiero... I to znikło. Nagle znikło. Pościel, kołdra się zapadła, to znikło i dopiero wtedy poczułem strach. Zrozumiałem, że... Przed chwilą mogłem przestać istnieć jako normalny człowiek. I o takich i podobnych historiach też słyszałem z ust wielu ludzi. Także, moi drodzy, takie siły naprawdę na nas wpływają. I choć w to nie uwierzycie, ja sobie teraz sprawdzę, bo od tego czasu, bo ja robiłem takie nieformalne badania przez wiele, wiele lat, sprawdzając w wielu procentach ludzie psychicznie. Umysłowo chorzy, lub mający stany depresyjne, lub jeszcze jakieś inne. Tu nie chcę mówić na ten temat, bo to sam sobie tam nazwy ponadawałem. Ile takich osób leczonych i psychiatrycznie, i u psychologa zażywających leki, ile procent z nich uzdrowiłem właśnie usuwając takie przyczyny, kasując w domu nawiedzenia i podpowiadając, jak mają żyć. Żeby nie myśleć o tym, co było, bo wtedy można odtworzyć w sobie stany niemal podobne do tego, co się działo. Choć one są stajnami urojonymi, to jednak prawdziwymi. Nie ma już prawdziwego źródła, ale człowiek przerażony tym, co było, może w sobie to odtwarzać. To tak naprawdę w ten sposób uzdobiłem, wyprowadziłem ze wszystkiego 60% ludzi. Prawda jest jednak taka, że w szpitalu to już są oste przypadki, i kiedy chodzi o szpitalnych ludzi, to potrafię tak wyleczyć 40% osób. Uzdrowić, przepraszam, ja uzdrawiam, ja nie leczę, leczę medycyna. Nie jest to pycha. Czemu? Bo jeśli człowiek się dobrze w sobie zbierze, to też może wielu takim rzeczom przeciwdziałać. Macie też, umie na stronie, w tzw. zwanych Janem, właśnie ratunek, przygotowany. Tam umieściłem w przestrzeni działania, które kasują nawiedzenia, opętania, różne inne rzeczy, czyli wejście niskich wibracji. Nie zawsze to są istoty stamtąd. Często to są ludzkie energie, bo ktoś wam źle życzy, bo ktoś was nie cierpi, bo stoicie komuś na drodze albo ktoś was chce podporządkować. Więc jego myśli, emocje tworzą różne rachityczne struktury, nie tylko programowe, ale i żywe, które osaczają człowieka. Miałem przypadek takiej dziewczyny. No nie, która dostawała strasznego świądu, no nie po prostu obsesyjnego i się drapała. Kiedy us... I nie było tam opętania, nie było działania innych rzeczy. Działał na nią mąż i teściowa. Ona miała być Wołem roboczym i siedzieć w domu. To powolutku w niej narastało ta niechęć do tego, więc chodziła do koleżanki, ale później zauważyła i podejrzewała, że to od koleżanki idzie, że co do niej poszła, to zaczęła się drapać, drapała się do krwi. A jak wiecie, tutaj medycyna ma szereg środków, które mogą świątowi zapobiec, ale nie temu. Okazało się, że potworzyły się takie wzrosty emocjonalne, takie programy od tego człowieka, jakieś dziwne inne konstrukcje, musiałem to analizować, które były przylepione do niej na trwale. No, taka, taka, taka masz. I to to powodowało. Jak ona siedziała w domu i słuchała, to nie było aktywne. Jak tylko myślała o wolności, to zaczęło ją dręczyć. Także moi, I to od razu się usunęło. Ale to jeszcze momentami trochę jej wracało. Ona już wiedziała o co chodzi, bo akurat tam na samym początku już szło odkryć, co było tego przyczyną, ale wiadomo, lęk przed mężem, co on jeszcze potrafi, że to jest jednak tyrańska rodzina, że może ona uciec, bo wyszło no niestety, że ten związek był fatalną pomyłką, że nie uratuje tego związku, że on się nie zmieni i że niech myśli o tym, aby najpierw w życiu wyzwolić się jako osoba, która ma prawo pójść gdzie chce i rozwijać swoje pasje. I niech zobaczy, czy jej się to uda. No, trzeba zawsze tak tłumaczyć. No ale ten związek był nie do uratowania. To byli ludzie. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, powiedzmy nieciekawie. Także, moi drodzy, bierzcie pod uwagę wpływ świata energetycznego, nie tylko na wasze samopoczucie, ale i zdrowie fizyczne i psychiczne. Sami wiecie, jak pójdziecie gdzieś do kogoś, to kręci wam się głowie i nie wiecie dlaczego. Albo ktoś przyjdzie do was, siądzie przy Was, a wy słabniecie. Może być też odwrotnie. Ktoś słabnie przy Was. Zauważcie, co się dzieje ze starszymi kobietami. Jak one kochają te nasze dzieci. A jak dziecko jest malutkie, a tak ma roczek, a dwa, to teściowa, zwłaszcza jak jest chora, z rąk nie wypuści. Ona będzie spać przy tym dziecku. Dziecko umiera. Dziecko sztywnieje. A jej jest coraz lepiej. I z jeszcze większą afektacją kocha tego swojego wnoczka. To są te ukryte mechanizmy przekształcania, pobierania to co moi drodzy, mam nadzieję, że to Was na coś naprowadzi.